Czas na 13. kolejkę w lidze angielskiej. Naszym ekspertem był reprezentant Polski Tomasz Sokołowski. Witam serdecznie. Kłaniam się. Taki mecz najciekawszy, to nie będziemy się pewnie spierać, które to spotkanie, bo raczej nie Liverpoolu z Sunderlandem. Derby Londynu, Chelsea kontra Tottenham. No i wydaje się, Tomasz, że stworzył już takie monstrum w Londynie w ciągu tych kilku miesięcy. Antonio Conte, to 6 spotkań, 6 zwycięstw, 6 spotkań bez straconej bramki. No, czegoś takiego w Anglii dawno nie oglądali. No dawno, ale też chyba w pucharze jedno zwycięstwo, czyli chyba 7 chyba spotkań wygranych, ale tu nie będziemy się o to spierać teraz. Pokazuje to, że w końcu znalazł, bo tam wcześniej grali z czwórką, teraz zaczynają grać z trójką. Że znalazł tą jakby balans, czy znalazł ten ustawienie dla tego zespołu, gdzie dużo bramek strzelają, może nie w każdym spotkaniu, ale nie tracą. I to też pokazuje, jak ta drużyna funkcjonuje i koszta 10 bramek, Hazard 7, to w końcu no, ci zawodnicy, którzy w grze ofensywnej robią różnicę i to widać w grze. Ale no, to są derby. To są derby i nawet tutaj skazane na porażkę. Na porażkę Tottenham, który remisuje spotkania. Ale jeszcze nie przegrał, tak? Więc to jest też to ważne, jest właśnie, tak. Jeszcze jako jedyny nie przegrał. Nie przegrał, ale no mówię, no tutaj faworytem dla mnie jest Chelsea. Ale też bym nie umniejszał tutaj szans Tottenhamu. No wrócił Harry Kane, tak? I to już w meczu z West Hamem dało sobie znać mocno i... Dwie bramki, ale to też, no, ale to też na pewno nie może też się opierać na jednym zawodniku, ale to jeszcze raz powtórzę, no właśnie, to są derby i wielokrotnie, szczególnie tu w Anglii, wielokrotnie faworyt, który miał serię niesamowitą, później nie pokazywał tego i gdzieś to się zacierało i tak samo i teraz będzie i tutaj może będę przewrotny, tutaj dwójeczkę bym postawił na Tottenham. No to ciekawe, to warto to odnotować, bo jest dość wysoki kurs na Tottenham, ja jednak dość bezpiecznie na remis, ale to też na pewno według bookmacherów faworytem jest Chelsea. Kolejne spotkanie, o którym będziemy mówić, Manchester United kontra West Ham. Chyba daleko, jakoś mocno się nie pomylę, jak powiem, że to jest mecz dwóch największych rozczarowań tego sezonu. Manchester miał walczyć o tytuł, wielkie transfery, przyjście José Mourinho, no ale w tabeli tracą obecnie 6 punktów do miejsca nie mistrzowskiego, a chociażby do miejsca gwarantującego grę w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, więc po raz kolejny to jest sezon rozczarowań. Z kolei West Ham dopiero lokata 17 i balansują na granicy strefy spadkowej, więc no i jedni i drudzy dużo, dużo poniżej oczekiwań. Dużo poniżej oczekiwań, dużo wiązano właśnie z przyjściem Mourinho tutaj do Manchesteru, transfer Pogby i widocznie jeszcze ta drużyna dociera się, albo i trener Mourinho mówi się też, że zatracił już tą swoją magię. Tak, że jego sposób na futbol to już mentalne, no, czy dojście do zawodników już gdzieś się kończy, ale jedna drużyna, no to żeśmy tutaj to co wspomniałeś, tutaj dużo remisów, porażki, mimo tego, że Manchester wygrał w derbach Manchesteru z Manchester City, to gdzieś właśnie gdzieś to zostaje zatarte, bo nie ma jakiejś serii. Ale to w pucharze, więc to na ligę się... Tak, tak samo i w ostatnim spotkaniu, prowadząc z Arsenalem, dali sobie no, może pewne zwycięstwo wydrzeć w ostatnich minutach, chociaż były już zalążki dobrej gry. Właśnie, Manchester był lepszy w tym meczu od Arsenalu i to chyba jest taki prognostyk, chociażby na to spotkanie z West Hamem. Tak, i tutaj ja bym tutaj właśnie na Manchester postawił jedynkę. Patrząc na ich ostatnie spotkanie. Właśnie ja też, bazując na meczu z Arsenalem, to stawiam na Manchester. No i ostatni mecz, o którym będziemy mówić w tej 13. kolejce, wicelider tabeli Liverpool. No i sytuacja chyba zdawałoby się oczywista, bo będą rywalizować z Sunderlandem, czyli zespołem, który zajmuje 19. lokatę, wyprzedza tylko Swansea. No ale trzeba spojrzeć, że dwa ostatnie mecze wygrane przez Sunderland i to dwa pierwsze zwycięstwa w tym sezonie, więc widać, że coś ruszyło, coś drgnęło i pytanie, czy na Anfield zobaczymy to coś, czy jednak zespół Jurgena Kloppa zagra swoje, no bo jest absolutnym faworytem, to też pokazują kursy po złoty 16 na Liverpool, no to tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Tak, ale też spojrzałem na statystykę Liverpoolu.
trzy wygrane, remis w ostatniej kolejce, czyli teraz powinni zacząć od wygranej, tak, jeżeli tak. będziemy patrzyli na statystyki, czyli też to pokazuje i też strzelają dużo bramek, że to pokazuje, jaki ma potencjał drużyna Kloppa. I tutaj no i sam kurs u bukmacherów no, jest taki, że no, Sunderlandowi nikt nie daje szans, nawet po ostatnich dwóch zwycięstwach i tutaj pewna jedynka bez żadnych podpórek i każda strata punktu to będzie no, duża niespodzianka i na pewno też bukmacherzy może liczą. Tym bardziej, że Liverpool wie, z kim gra Chelsea, tak? Ty wieszczysz niespodziankę, ja też wieszczę stratę punktów przez Chelsea, więc no Liverpool powiedzmy gra sobie szczerze o fotel lidera tabeli, więc tutaj... A skorzysta Manchester tak. City albo Arsenal na tych tak, potknięciach, tak? Tak, to, tak to pewnie będzie wyglądało, a po więcej typów zapraszamy tradycyjnie na betsafe.com.